Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną. W tym odcinku spojrzymy na rundę pistoletową na mapie D-Cash pomiędzy zespołami SK Gaming oraz Cloud9. Ekwipunek zespołu SK składa się z Mołotowa oraz Smołka u Falena oraz Mołotowa oraz Hegranatu u Tako, reszta na Kevlarach. W początkowym etapie rundy dwóch zawodników SK zajmuje maina oraz wywiera presję w celu odparcia ewentualnego rusha CT na maina i przejęcia jego kontroli. Następnie następuje zbustowanie trzech zawodników na mida, odcięcie wizji na konektorze oraz występuje split na A z highwaya, maina oraz drzwi. Zwróćmy uwagę na wyznaczone role poszczególnych graczy. W początkowym etapie rundy Fallen boostuje Cold Zero na czerwony kontener. Następnie idzie pod boosta na białą i pomaga wdrapać się na niego Boltsowi. Czeka następnie na rotację kolegów. Cold Zero oraz Fer zostanie również podsadzony przez niego na mida. Następnie smokuje konektor i udaje się do maina z paką, gdzie czeka po prostu na wbicie kolegów na side'a. Gdy trójka z mida jest w okolicy białej skrzynki, mołotowuje quada i wbiega na bombsite. Celowany w okolice ściany bombsite'a. Następnym zawodnikiem jest Cold Zero, który w początkowym etapie rundy, tak jak wcześniej wspomniałem, zostaje zboostowany przez Fallena na czerwony kontener. Następnie rotuje on pod właściwego boosta na midzie, zostaje podsadzony oraz wjeżdża wraz ze swoimi kolegami na mida po ówczesnym zasmokowaniu konektora. Jego rola w tej taktyce to jest lurkowanie pod konektorem przy smoku. Ostatecznie zabija Tarika, widząc jego rotację przez szparę w konektorze. Tako na początku rundy wchodzi do maina, rzuca nade'a przeciw rushowi CT na właśnie tą pozycję. Przyjmuje ją wraz z Ferem. Następnie cofa do drzwi. Jego zadaniem jest usłyszenie zawodników na bombsite A. Następnie, gdy execute już ma miejsce, mołotuje za żółtą i wchodzi na BSA. Kolejny zawodnik to Boltz. Zostaje on zboostowany na początku. Wyczekuje odpowiedniego momentu, gdy będzie on zgrupowany ze swoimi kolegami na buście. Następnie pushuje highway wraz z Ferem. Jego rola ograniczyła się tak naprawdę do wzięcia paki, pofalenie i zaplantowaniu ją na bombsite. Ostatnim zawodnikiem jest Fer, który zajmuje maina wraz z Tako, następnie cofa się pod boosta, dojeżdża mida wraz z drużyną w momencie, gdy się zgrupują na buście. Następnie wraz z Boltzem wyjeżdża highwayem na bombsite A, gdzie rozdaje magiczne trzy bułki zawodnikom CT. To było wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. To jest właśnie runda pistoletowa przedstawiona przez graczy SK na mapie D-Cash. Zapraszam do polubienia mojego Facebooka, aby być na bieżąco z filmami oraz subskrybowania mojego kanału. Słyszymy się w następnej rozkminie taktycznej.